Pochwała kobiecości. Tak można określić najnowszą kolekcję na jesień-zima 2016 duetu Paprocki-Brzozowski. Projektanci pokazali ją w ramach Academy of Fashion. Wśród zaprezentowanych w Kielcach elementów kolekcji Half Naked królowały czarujące, zwiewne i zmysłowe suknie. Romantyczne kreacje na wielkie wyjścia. Niektóre wręcz dla panny młodej. Na pewno jest dużo przezroczystości, zarówno przez szyfony, jedwabne siatkę i koronki. Przede wszystkim postawiliśmy właśnie na koronkę w tej kolekcji. Jest bardzo zmysłowo, bardzo kobieco, na pewno romantycznie. No i sam ten tytuł na pewno jest dosłowny. Half naked, czyli półnaga, i taki też efekt chcieliśmy osiągnąć w tych naszych ubraniach. Oczywiście nie chodzi absolutnie o efekt wulgarności, tylko jest to totalnie zmysłowy klimat. Tam, gdzie trzeba, prześwituje, a tam, gdzie nie powinno, nie prześwituje. Chcielibyśmy po prostu, żeby kobieta pięknie wyglądała i naprawdę czuła się bardzo komfortowo. Bardzo w trendach, dużo koronek, dużo transparentności, bardzo kobieca, czyli w zasadzie wszystkie najlepsze cechy duetu Paprocki-Brzozowski mogliśmy dzisiaj w bibliotece oglądać i było naprawdę fajnie. Fantastyczny pokaz, to jest mój pierwszy pokaz, na którym byłam, naprawdę wrażenia niepowtarzalne, super. To są takie suknie, które chciałabyś nosić? Zdecydowanie tak. Myślę, że każda kobieta chciałaby się znaleźć w takiej sytuacji, że mogłaby wystąpić w takiej sukni. Wieczór trzeci Academy of Fashion, zatytułowany Wielki Bal w 12 dębach, został zorganizowany w czytelni Głównej Biblioteki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Miejsce to doskonale wpisuje się w hasło przyświecające temu przedsięwzięciu, które brzmi: czytanie jest modne. Książki pobudzają wyobraźnię i każda z tych sukienek i sukni, które widzieliśmy dzisiaj, też niezwykle pobudza wyobraźnię. Także jest miejsce dla wyobraźni przy lekturze i przy podziwianiu tej kolekcji. Miejscem kolejnych wieczorów Academy of Fashion jest Kieleckie Centrum Kultury. W programie m.in. prezentacja mody męskiej marki Pavo, warsztaty o sztuce palenia cygar, pokaz mody Denis Claire Milano oraz kolekcji Roberta Kupisza. Jedno ze spotkań poświęcone zostanie czytaniu o modzie. Inspiracją poszczególnych wydarzeń Akademii jest 80. rocznica wydania powieści Margaret Mitchell Przeminęło z wiatrem. No, my bardzo się cieszymy, że Kielce tak naprawdę stawiają na modę i starają się zostać stolicą mody. Zresztą naszym zdaniem są stolicą mody, ponieważ tutaj naprawdę bardzo dużo się dzieje. Odkrywane są nowe talenty, które mają szansę zaistnieć później dalej w świecie. I my sami bardzo mocno wspieramy Kielce i inicjatywy, które tutaj powstają. Tym bardziej, że właśnie są to inicjatywy nie tylko te jak ta dzisiejszego wieczoru, czyli pokazy tych już funkcjonujących na rynku doświadczonych projektantów, że tak powiem, ale również są to właśnie te inicjatywy, które pomagają wypłynąć młodym projektantom, tym, którzy dopiero są na początku swojej drogi. Można tu od razu oczywiście wspomnieć o wspaniałym konkursie o fashion, można wspomnieć o zainicjowanych niedawno warsztatach przez Kielecki Park Technologiczny. To wszystko jest po to, żeby promować tą modę, żeby napędzać tych młodych ludzi do tego, żeby się tą modą fascynowali. I chyba w Polsce nie ma innego miasta, w którym tak dużo dzieje się rzeczy związanych z modą, na pewno.